witajcie w kolejnym odcinku. No i stało się tak jak w sumie mówiłem, czyli podczas rozlewania RSM-u wspominałem, że jeżeli będą warunki ku temu, by zastosować trzecią dawkę, to ją zastosuję. No i warunki ku temu są, więc i też tą dawkę dzisiaj rozsiewam. Wyprzedzam troszeczkę, może nie jakoś specjalnie dużo czasowo, ale troszkę na pewno to jest wyprzedzone. Mamy tutaj fazę liścia flagowego, czyli tak zwany, nie na tak zwanego kłosa ta dawka jest zastosowana, tylko po prostu na liść flagowy. A no z tego też względu teraz, żeby później też nie utrącać, nie niszczyć kłosów, tak, podczas zabiegu. Myślę, że to była taka wczesna faza też, ale teraz warunki ku temu są naprawdę idealne. Sami widzicie, że błotko jeszcze chlapie, wczoraj popadało. Tu już widzę, że chmura za mną jakaś się szykuje, więc trzeba się z czasem uwijać. No, troszeczkę przyspieszyłem, bo jeździłem 15 na godzinę, teraz jeżdżę 18. No, 18 na godzinę, żeby tylko mnie deszcz nie złapał. I dlaczego teraz też ta dawka, a nie potem? No, przede wszystkim jaki nawóz podaje? Nawóz podaje nic innego jak saletrosan, z tym, że nie 26, a 30. Ze względu na to, że niby 4 kilo azotu więcej, ale oczywiście niższa zawartość siarki. W 26 mamy większą ilość siarki, tutaj mamy raptem 7 w czystym składniku, czyli czystej siarki 7 kg przy 100 kg nawozu. Ale jeżeli chodzi o azot, azot mamy tutaj w dwóch formach, w formie saletrzanej i w formie amonowej. W formie amonowej jest troszeczkę go więcej, 18 kg w 100 kg nawozu, a formy saletrzanej jest 12 kg. Także ja tutaj dawka jakby nie ulega zmianie, bo tak jak powiedziałem, 100 kg, czyli około 30 kg azotu będę rzucał i tego się trzymam. Więcej tego nie podaję, tylko tyle. O, zobaczcie, jak John Direct driftem troszeczkę szedł. Muszę tutaj zwalniać przy tych górkach. Wracając do dawki. Dawka, mówię, 30 kg. Na jesieni jest podane 184. Przepraszam, nie na jesieni, tylko na wiosnę. Jest podane 184 kg azotu w czystym składniku w postaci holistu oraz RSM-u 32. I teraz te 30 kg, które można powiedzieć, które jest dedykowane na wykształcenie kłosa, znaczy nie na wykształcenie, przepraszam, to by było kłamstwo, nie na wykształcenie, tylko na masę tysiąca nasion, na liczbę kłosków w kłosie, o tu, liczba ewentualnych pięterek, chociaż pięterka raczej już są utworzone, mogą ewentualnie z braku wody być redukowane, czego mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca, bo wody póki co jest pod dostatkiem, nie powiem, że w opór, ale pod dostatkiem jest wody. Myślę, że w zupełności to wystarczy. Także jeżeli chodzi o wodę i w tym przypadku na dzień dzisiejszy azot, myślę, że jakoby to już jest to, co powinno być na zakładany plon. Ja tak, wiecie, no zawsze człowiek gdzieś troszeczkę z górką myśli o tym. Pszenica poza tym, no naprawdę ładnie wygląda. Nie ma tu się za bardzo do czego przyczepić. Te białe placki takie, no to oczywiście to tak, nic się nie zmieniło. Zima pod śniegiem, sarny powyżerały takie kółeczka i ta pszenica taka jest. Ale to jakby nie ma większego znaczenia. Troszkę może wizualnie to psuje efekt pszenicy, ale jakby nie ma, myślę, że nie będzie miało większego wpływu na plon, tak, jeżeli o tym już mowa. Pszeniczka ogólnie wygląda naprawdę ładnie. No, tu też pole przede wszystkim było, że tak powiem,
troszeczkę głębiej zrobione, bo tu na tym polu jeździła RK310 i ta 310 no zrobiła jakby całkiem inną robotę niż nasza MK. Wiadomo, no to już jest jakby przeskok mocowy o powiedzmy o 110-120 koni więcej. Także i głębokość pracy była również większa, prędkość pracy była większa, no i efektywność tej pracy była również na wyższym poziomie. Stąd też ta ziemia jest troszeczkę głębiej przeruszona, przewrócona, ale to jakby nie ma jakiegoś większego odzwierciedlenia na plon, tak? Chociaż być może w jakimś stopniu może mieć, ale bardziej bym się tu skupiał też na tym, że bardzo dobra ziemia, bardzo dobra klasa gleby, trzecia, w większości jest to trzecia B, to jest jedna rzecz. Przed plonem był rzepak o zimę, to też jakby miało ważny, znaczy jest to ważnym czynnikiem przy planowaniu plonu. Także nakładając to wszystko na siebie, myślę, że jeżeli powiem, że 9 ton planuję, to nie jest jakiś to wygórowany wynik, a wręcz odwrotnie, jeżeli byłoby więcej, to też nie byłoby to jakieś większe rozczarowanie. Myślę, że jeżeli tu byłby niższy wynik, tu bardziej bym był skłonny mówiąc o rozczarowaniu niż powiedzieć, że to nic dziwnego, bo nie wiem, przypaliłem ją nomadem na przykład, musiałem ją później ratować. Także wracając do tych 9 ton plonu, ziarna, 214 kg azotu w czystym składniku podanym jesienią. Przepraszam, co mi ta jesień weszła w głowie? Wiosną, oczywiście, że wiosną. Nie jest to jakiś wygórowany wynik. Mam nadzieję, że to oczywiście się spełni, że te 9 ton może uleci. Chciałbym, by tak było. Nie byłby to jakiś nadzwyczajny wynik, ale i też bardzo bym się cieszył z tego, że taki wynik też uzyskałem. No cóż, ja jeżdżę dalej. Kurczę blady, jak kaskader normalnie. Ja jeżdżę dalej. A no teraz to tyle. Ależ jeszcze się władowałem w kolejne. Na razie to tyle. Do usłyszenia wkrótce.